Zawodnicy trenera Jerzego Brzęczka przygotowują się do 3 ostatnich meczów w sezonie. Teraz jednak nie tylko muszą wygrywać swoje spotkania, ale i spoglądać na to, co zrobią rywale. Nikt przy Bukowej nie składa jednak broni. Wiemy, jaka jest sytuacja z Kluczborgiem, ale to my, wychodząc na boisko, musimy zrobić swoje i czekać, jak ta kolejka się ułoży też dla nas. Trójkolorowi zmierzą się u siebie z drużyną MKS-u, która wiosną jeszcze nie wygrała na wyjeździe. W ostatniej kolejce kluczborscy zawodnicy doznali goryczy degradacji. Gieksiarze jednak zajmują się tylko swoją sytuacją i mają koncepcję na najbliższe spotkanie. My wiemy, co robić, wiemy, jak mamy grać. Po prostu trzeba być skutecznym i mam nadzieję, że tak będzie w sobotę. Gieksiarze w pocie czoła przygotowywali się do kolejnego meczu. Pracowali głównie nad formą strzelecką. W 2 ostatnich meczach ten element szwankował, mimo że sytuacje ku trafieniom były. Trzeba jak najszybciej wyregulować celowniki. Dochodzimy do sytuacji, gdzie powinniśmy ją wykończyć i wtedy na pewno nam by się łatwiej grało. A tak przegrywaliśmy te 2 mecze po 1-0. No więc musimy to zmienić. GKS Katowice, MKS Kluczbork. Sobota, 20 maja, godzina 18. Relacje na żywo na stronie oficjalnej www.gkskatowice.eu oraz profila GKS-u na Facebooku i Twitterze. www.asapolska.pl